I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus opowiedział faryzeuszom taką przypowieść. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Boże uczty posłał sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wtedy zaczęli się jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je, proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować, proszę cię, miej mnie za wymówionego. Jeszcze inny rzekł: ożeniłem się, dlatego przyjść nie mogę. Sługa, powróciwszy, oznajmił to swemu panu. A pan rozgniewał się i nakazał słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i zaułki i wprowadź tu ubogich, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi między obłotki i zmuszaj do wyjścia, aby dom mój był zapełniony. Bo mówię wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje z mojej uczty. A to słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj na nas, Panie.